Ostatnie dni lata upływają pod znakiem jesieni. Małgorzata Rogaty, dzień dobry. Zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Jakie tematy przed nami? Są postępowania dotyczące urodzin starosty zorganizowanych w szkole. Zbadamy, czy nie doszło jednak do złamania prawa. Wszystko na to wskazuje, że jednak tak. Mogą się na terenie szkół w powiecie lipnowskim odbywać właśnie takie uroczystości. Pierwsze mandaty według nowego taryfikatora. Najwięcej punktów karnych i najwyższe grzywny są przede wszystkim za te wykroczenia rażące, niebezpieczne dla innych uczestników ruchu drogowego. Na razie wrażenie, no ile przez te dwa dni, to tam za bardzo tak nie widać. Wsparcie dla rodzin pracowników dawnych PGR-ów. Ten grant, który otrzymaliśmy, te laptopy, na pewno wspomogą naszych młodych ludzi w rozwoju technologicznym, informacyjnym. Kuratorium Oświaty zapowiada kontrolę w Zespole Szkół w Skępem. Wczoraj zorganizowane zostały tam urodziny starosty lipnowskiego. Podczas imprezy na stołach, jak widać na filmie, pojawiły się butelki z alkoholem. Zdaniem kuratora oświaty najprawdopodobniej doszło do złamania prawa. Po informacji, która ukazała się w zbliżeniach, postępowanie w kierunku wykroczenia wszczęła także policja. Sześćdziesiąte urodziny starosty lipnowskiego Krzysztofa Baranowskiego. Impreza została zorganizowana w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Skępem. Pojawiło się wielu gości, nie zabrakło też toastów i alkoholu. Napoje wysokoprocentowe dokładnie widać na tych nagraniach. Jak ktoś może wiedzieć, że jest alkohol, jak go nie ma? Szampan i wino, tak? No ale proszę Państwa, no tak to wygląda, że jest dzień wolny w szkole. Widzi pani młodzież tu gdzieś? No, panie rektor, widzi pani tą młodzież tu gdzieś? Nie. Urodziny odbyły się w niedzielę, dzień wolny od zajęć, ale na terenie szkoły. Istnieje prawny zakaz podawania alkoholu, spożywania i sprzedawania na terenie właśnie placówek oświatowych. I tutaj no, to nie było dobre. Po prostu to niestety było działanie niezgodne z przepisami. Kuratorium Oświaty żąda od dyrektora szkoły pilnych wyjaśnień. Z całą pewnością dojdzie do pewnego rodzaju sprawdzenia tej sytuacji, jeśli nie kontroli w tej szkole. Tu mamy sytuację bardzo specyficzną, ponieważ to organ czy przedstawiciel organu prowadzącego no, korzystał z tej szkoły, więc pomijając kwestię tego, czy zapłacił za wynajęcie tej sali, czy nie, to już jakby nie jest nasza kompetencja. Zbadamy, czy nie doszło jednak do złamania prawa. Wszystko na to wskazuje, że jednak tak. Starosta twierdzi jednak, że prawo jest po jego stronie. Wiele lat temu został zmieniony regulamin szkół, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wojewoda ówczesny tego regulaminu nie zakwestionował i on jest obowiązujący. Także mogą się na terenie szkół w powiecie lipnowskim odbywać właśnie takie uroczystości. Tymczasem regulamin, o którym mówił starosta, obowiązuje od 2014 roku i wyraźnie wskazuje na to, kto i jak może korzystać z sali gimnastycznej tej publicznej placówki. Z sali gimnastycznej nie mogą korzystać osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub są pod działaniem środków odurzających. Na terenie sali obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych. Po doniesieniach dziennikarzy zbliżeń, czynności w sprawie wykroczenia związanego z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzi policja. Śledztwo jednak, z uwagi na obecność na urodzinach komendanta powiatowego lipnowskiej jednostki, zostanie przekazane innej komendzie. W szkole już te czasy, kiedy odbywały się różne imprezy, w tym sylwestry, one przeszły już do przeszłości. Na pewno nie powinno być alkoholu, to się zgodzę. Regulamin zabrania także spożywania posiłków oraz picia napojów, a korzystających z sali zobowiązuje na przykład do korzystania z właściwego obuwia sportowego, co stawia możliwość organizowania takiej imprezy pod dużym znakiem zapytania. Pojawiają się także pytania, kto i czy zapłacił za wynajęcie obiektu. Dyrekcja szkoły zapewnia, że faktura zostanie wystawiona przez Powiatowe Centrum Administracyjno-Księgowe zgodnie z zawartą umową. Lipno, Agata Chyłka, Wnuk.
Nadmierna prędkość i brawura to najczęstsze przewinienia kierowców, także tych młodych. Od soboty obowiązuje nowy taryfikator punktów karnych, ale najważniejsza jest edukacja, podkreślają eksperci. Dlatego bydgoscy policjanci docierają do młodych ludzi, by przekonywać do bezpiecznych zachowań na drodze. Pierwsze takie spotkanie z uczestnikami ruchu drogowego, którzy od niedawna mają uprawnienia do prowadzenia pojazdu, odbyło się w bydgoskim zespole szkół samochodowych. 30 godzin teorii, tyle samo jazdy samochodem z instruktorem, potem egzamin i prawo jazdy kategorii B ma się w ręku. To spore wyzwanie, zwłaszcza dla młodych kierowców, których doświadczenie jest niewielkie. W dodatku podczas nauki jazdy nie wszystkie manewry są dla nich możliwe do wykonania. Przykładem jest wyprzedzanie innego pojazdu. W terenie zabudowanym kursant nie wyprzedza, bo nie może przekroczyć dopuszczalnej prędkości, a poza terenem zabudowanym też najczęściej nie ma takiej okazji. Efekt jest taki, że dochodzi do sytuacji, że pierwsze wyprzedzanie tego młodego kierowcy odbywa się samodzielnie, gdzie on nie miał doświadczenia pod tym względem, gdzie nie potrafi do końca ocenić odległości pojazdu poprzedzającego, pojazdu zbliżającego się z kierunku przeciwnego, gdzie musi drastycznie zwiększyć tą prędkość, żeby wykonać ten manewr wyprzedzania. Z policyjnego raportu wynika, że niedostosowanie prędkości do warunków ruchu było w ubiegłym roku przyczyną ponad 30% wypadków spowodowanych przez młodych kierowców. Młodzi sobie nie zdają z tego sprawy i jak dostaną auto od rodziców nawet, czy tam cokolwiek sobie kupią, no to zaraz pędzą, ile fabryka dała. Dlatego policjanci postanowili dotrzeć do młodych osób w szkołach, które będą zdobywać prawo jazdy lub już je mają. Wszystko po to, by przekonywać do bezpiecznych zachowań na drodze. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Będą kolejne także w innych szkołach. To my dowiemy się od młodych kierowców, czego się boją, jakie zagrożenia na nich czekają, czy szkolenie, które jest związane właśnie ze zdobyciem uprawnień, czy jest wystarczające. Młodzi kierowcy też mają swoje spostrzeżenia. Ci piesi to mi się wydaje, że tych przepisów to za bardzo nie znają. Te spotkania takie to jest bardzo fajna rzecz, żeby, że tak powiem, doświadczeniami się wymienić. Warto wiedzieć i umieć więcej, tym bardziej, że od 17 września łatwiej stracić prawo jazdy. Utrata dokumentu jest możliwa już po dwóch wykroczeniach, bo za najpoważniejsze z nich można otrzymać po 15 punktów karnych. Aż 12 wykroczeń wyceniono na taką liczbę punktów. Najwięcej punktów karnych i najwyższe grzywny są przede wszystkim za te wykroczenia rażące, niebezpieczne dla innych uczestników ruchu drogowego, tak jak przekroczenie prędkości o powyżej 70 km na godzinę, czy spowodowanie wypadku, czy niezachowanie ostrożności przy przejściach dla pieszych. Kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy dłużej niż rok, mogą mieć na koncie nie więcej niż 24 punkty karne. W przypadku tych z krótszym stażem limit wynosi do 20 punktów. Po przekroczeniu limitu kierowca straci prawo jazdy na 3 miesiące. Krystyna Rymaszewska, TVP3 Bydgoszcz. Ponad 600 uczniów z gminy Szubin otrzyma laptopy, które mają im służyć m.in. do nauki. Rządowe wsparcie skierowane jest do dzieci i wnuków byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych. Celem programu jest rozwój kompetencji cyfrowych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu. Gmina na zakup sprzętu otrzymała ponad 1,5 miliona złotych. Laptop będzie córce potrzebny do szkoły, uczęszcza do technikum jeszcze 2 lata, więc na pewno będzie bardzo zadowolona z tego sprzętu. Jest to duże wsparcie techniczne dla procesu edukacji. Jak wiadomo, niedawno przeżyliśmy COVID i związaną z tym zdalną naukę. I wtedy na jaw wyszły pewne trudności, pewne niedobory, które związane były właśnie z nauką zdalną. Ten grant, który otrzymaliśmy, te laptopy, na pewno wspomogą naszych młodych ludzi w rozwoju technologicznym, informacyjnym. To wsparcie przede wszystkim rodzin i dzieci z terenów papegeerowskich. Bardzo ważne wsparcie, ponieważ jakiś czas temu te rodziny zostały zapomniane, pozostawione same sobie, bez pracy, bez możliwości rozwoju, bez właściwych warunków do życia. A dzisiaj staramy się te rodziny wesprzeć, pomóc im, zwłaszcza dzieciom, wnukom. Trudny dostęp do edukacji, trudny dostęp do, brak dostępu do tych ośrodków kultury spowodował, że no, te osoby rzeczywiście potrzebują dodatkowego wsparcia. 44 miliony trafiło do naszego regionu. W Polsce na ten program rząd przeznaczył przeszło 560 milionów złotych, przeszło 200 tysięcy laptopów, innego sprzętu trafiło do rodzin.
To jest główne wydanie zbliżeń. Co jeszcze przed nami? Wspomnienie ofiar ataku Sowietów na Polskę. Pierwsze gęsie tuszki do wygrania w TVP3 Bydgoszcz. Wracamy do jednej z najtragiczniejszych kart polskiej historii. 17 września 1939 roku Armia Czerwona zaatakowała Polskę, łamiąc pakt o nieagresji. Kilka miesięcy później rozpoczęły się masowe deportacje Polaków na Sybir. W głąb Związku Sowieckiego wywieziono około 140 tysięcy polskich obywateli. O Sybirakach pamiętają uczniowie z zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy, gdzie odsłonięto pamiątkową tablicę. 17 września 1939 roku, w poprzednim stuleciu, Armia Radziecka, Armia Czerwona weszła do Polski i od tego czasu zaczęły się wywózki. Wywózki na Sybir, morderstwa, ale również inne formy represjonowania polskiej ludności. Wielu Polaków nie przetrwało tej gehenny. Te represje dotyczyły około 1,5 miliona Polaków. 400 tysięcy nie przetrwało. Nasze technikum nosi imię Sybiraków. W związku z tym celebrujemy ich pamięć i mamy to szczęście, że naszymi patronami nie są odległe postacie historyczne, ale ludzie, którzy jeszcze żyją i są świadkami żywej historii. Ojciec mój był powołany do wojska w 1939 roku. Oczywiście dostał się do niewoli radzieckiej, później na Sybir. A nas jako rodziny, te osoby aresztowane, w kwietniu wywieźli na Syberię i byliśmy w północnym Kazachstanie. My dzieci bohaterami nie byliśmy. Bohaterami to były nasze matki, które wszystko robiły, żebyśmy przetrwali, żeby nas jakoś żywych do Polski przywieźć z powrotem. One są bohaterami, my nie. Gmina Rogowa stawia na aktywność starszych osób. W Starym Kobrzyńcu otwarto dzienny dom pobytu Senior Plus. Samorząd otrzymał na ten cel dofinansowanie z rządowego programu Senior Plus oraz ze środków unijnych. Tu nie ma miejsca na nudę i samotność. Z nowego dziennego domu pobytu seniora korzysta 30 osób. Trzeba się spotykać z ludźmi. Po to, żeby się spotykać ludzi, żeby się integrować, poznawać. Takie są wszyscy życi, w paru dniach. W domu seniora mogą przybywać osoby powyżej 60 roku życia. Udział w codziennych zajęciach jest darmowy. Nasi seniorzy mają zapewnioną rehabilitację, wsparcie psychologa, opiekę pielęgniarską oraz zajęcia terapeutyczne. Na potrzeby dziennego domu pobytu zaadaptowano budynek remizy. Na uruchomienie ośrodka, który pochłonął nieco ponad 1 000 000 zł, gmina Rogowo otrzymała dofinansowanie z funduszu rządowego Senior Plus w kwocie 400 tysięcy złotych oraz 250 tysięcy złotych z funduszy unijnych. My jesteśmy zadowoleni z każdej złotówki, której dostajemy z zewnątrz, a tych pieniędzy na pewno zewnętrznie dostajemy bardzo dużo. Pomysł na zagospodarowanie wolnego czasu seniorom, na rozwijanie ich pasji, na co nie mieli czasu ani możliwości do tej pory. Pandemia, która uwidoczniła, uwypukliła ten problem jeszcze bardziej, że osoby starsze pozostają same, często bez pomocy. Za pośrednictwem samorządu województwa na powstanie i działalność nowych dziennych domów pobytu oraz modernizację i adaptację na ich potrzeby istniejących budynków z funduszy unijnych trafiło ponad 186 milionów złotych w całym regionie. Natalia Kurowska, TVP3 Bydgoszcz. Wybór dobrego fachu to jedna z najważniejszych decyzji życiowych. W jej podjęciu pomagają doradcy zawodowi. Dzięki nim uczniowie mają szansę poznać swoje predyspozycje, a studenci dowiedzieć się, jak znaleźć odpowiednią pracę. O współpracy zakładów pracy ze szkołami rozmawiano podczas konferencji w Toruniu. Laboratoria przyszłości to program, który ma rozwijać pasje młodych ludzi. Dzięki niemu szkoły mogą zakupić sprzęt, który pozwala doskonalić umiejętności już na pierwszym etapie nauki. Ważną funkcję pełnią doradcy zawodowi. Są to ważne osoby pomagające przy wyborze ponadpodstawowej szkoły. Na etapie szkoły podstawowej, czyli absolwent ma 15 lat. W takim wieku uczeń musi podjąć decyzję o swojej
dalszej drodze edukacyjnej, a co za tym idzie o zawodzie, który będzie wykonywał. Szkoły branżowe i technika nawiązują współpracę z firmami. Niesie to korzyści zarówno dla szkół, przedsiębiorstw i uczniów. Mamy klasę patronacką, która docelowo zakładamy, że będzie dla nas pewną korzyścią w przyszłości. Z drugiej strony inwestujemy w pracownie, które właśnie mają pokazać tą trochę nową technologię, te nowe możliwości. W wielu dziedzinach brakuje specjalistów. Myślimy o kucharzach wyspecjalizowanych, myślimy też o recepcjonistach hotelowych. To są jakby takie najbardziej deficytowe zawody. Ogłoszenia i doradztwa zawodowe znajdują się także w urzędach pracy. Przy UMK działa Biuro Karier. Z naszej pomocy mogą skorzystać osoby bezrobotne i poszukujące pracy, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zgłaszają się różne osoby. Pracujemy dla studentów i absolwentów naszej uczelni i skala w ciągu roku to jest około 1000 takich indywidualnych rozmów doradczych, dłuższych. O doradztwie zawodowym rozmawiano podczas konferencji zorganizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty, a także Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Bardzo nam zależało na tym, żeby na konferencji pojawiło się jak najwięcej doradców zawodowych, ponieważ oni są głównymi, można powiedzieć, organizatorami przyszłości młodych ludzi. To od doradców zawodowych, ja wiem, że tych godzin jest bardzo mało, ale też od nich zależy, co się dzieje w szkole. Doradztwo zawodowe ma tu bardzo duże znaczenie, żeby odkryć potencjał w młodym człowieku na początku jego życia zawodowego i wskazać te mocne obszary, które nie tylko dadzą możliwość jemu osobistego rozwoju, ale również przyczynią się do rozwoju społecznego, gospodarczego i ekonomicznego. Bartosz Stelmasik, TVP3 Bydgoszcz. Archeolodzy, historycy i antropolodzy przedstawili stan badań prowadzonych w Kcyni. Spotkanie odbyło się po raz pierwszy od 10 lat w ramach konferencji Skarby Ziemi Kcyńskiej, zorganizowanej w ramach obchodów 760-lecia nadania praw miejskich Kcyni. Poznanie lokalnej historii umożliwiają badania archeologiczne, te trwające rok. Przy kościele farnym w Kcyni zostały przedstawione mieszkańcom przez specjalistów. Najważniejszym aspektem badań na tą chwilę wydaje się odkrycie drewnianych pozostałości z okresu wczesnego średniowiecza, czyli z przełomu XI i XII wieku. W trakcie badań poznano architekturę i strukturę cmentarza przykościelnego w Kcyni, co daje nowe spojrzenie na historię miasta. Ostateczne wyniki badań zostaną opracowane w przyszłym roku. Znaleziono między innymi skarb, a konkretnie 8 groszy. W XVII wieku można było za taką sumę kupić 15 litrów piwa lub 30 kufli piwa. Odkryty został też grób ze szkieletami osób, które wciąż trzymają się za ręce. W Kcyni ciekawostek nie brakuje. Tu znajduje się między innymi figura cudownego Pana Jezusa oraz unikatowy ołtarz boczny w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Są w nim pozłacane elementy i tło, włoski pejzaż. Publikacjami poświęconymi ziemi kcyńskiej zajmuje się między innymi dr Sławomir Łaniecki z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Przez kilkaset lat w Turzynie istniał folwark, w którym mieszkali zarządcy. Ostatni właściciele główną swoją siedzibę mieli w nieodległym Zalesiu, w Pałacu Zaleskim. Natomiast Turzyn przez setki lat był zwykłym folwarkiem. Historię i kulturę Kcyni utrwala działające od dekady w tym miejscu dźwiękowe archiwum Kcyni, które wraz z Urzędem Miejskim zorganizowało konferencję naukową Skarby Ziemi Kcyńskiej. No, bezpośrednim pretekstem do zorganizowania tej konferencji było ustalenie archeologa pana Roberta Grochowskiego. Zależało mi na tym, żeby mieszkańcy mogli się dowiedzieć o wynikach badań archeologa i też żeby te wyniki po prostu nie trafiły do szuflady. Konferencja Skarby Ziemi Kcyńskiej została zorganizowana w ramach obchodów 760-lecia nadania praw miejskich Kcyni. Konferencji towarzyszył spacer połączony ze zwiedzaniem miejscowości należącej do Pałuk i leżącej w północnej części Pojezierza Gnieźnieńskiego. Kcynia Edyta Starczewska. I jeszcze jedna intrygująca historia. W zbliżeniach odkrywamy tajemnicę nietypowego grobu odkrytego w Pniu, niedaleko Ostromecka. Znalezione w nim sierp i kłódka wskazują na zabezpieczenie przed działaniami wampira. Po wstępnych badaniach ustalono, że zmarła w XVII wieku, miała od 17 do 21 lat, prawdopodobnie była protestantką i pochodziła z bogatego domu.
W czasie szczegółowych badań odkryto m.in. zielony ślad na podniebieniu, co może świadczyć o kontakcie z miedzią lub jej stopem. Jeśli to była moneta, mogłaby stanowić kolejne zabezpieczenie przed powrotem zmarłej do świata żywych. Ci, którzy składali to ciało do grobu, chcieli się zabezpieczyć albo po prostu też doprowadzić takie sytuacji, żeby powiedzmy ten etap w jej życiu się już zakończył, żeby ona już dalej nie krążyła. Przed powrotem miał chronić właśnie sierp wokół szyi, a także kłódka zawieszona na palcu nogi. To mogła być inność związana z oczywiście jej wyglądem zewnętrznym, która na przykład mogła wynikać z pewnych zmian chorobowych, ułomności fizycznych. Być może też poniekąd inna ze względu na charakter, na profesję. Kobieta prawdopodobnie pochodziła z zamożnej rodziny, nie była wykluczona ze społeczności, w której żyła, jednak mogła być w niej izolowana. Alienując tę osobę, wtedy po jej śmierci może odczuwano taki niepokój. Co teraz będzie, może będzie się mściła. Analizy będą kontynuowane. Pomóc mogą też badania DNA. Być może przyniosą one więcej odpowiedzi na pytania, dlaczego kobietę pochowano w ten sposób. Być może, żeby nie szkodziła innym. Nie przekazała czegoś, ale to są nasze wyobrażenia i nasze próby interpretacji. Archeolodzy kontynuowali badania w Pniu po 13 latach. Wcześniej w innych grobach odnaleźli już ślady, które mogły wskazywać na działania antywampiryczne. U dwójki dzieci i młodego mężczyzny odnaleziono monety w ustach, a w niektórych grobach były ułożone kamienie. Naukowcy zamierzają dalej badać cmentarzysko w Pniu, na które, jak mówią, trafili przypadkiem. Joanna Sikora, TVP3 Bydgoszcz. A może pani była wampirem energetycznym? Hubert, jak sądzisz? W sporcie unikać, z pewnością. Takich niestety wszędzie wokół wielu. Informacje sportowe, proszę państwa. Hubert Malinowski, dzień dobry. Dzień dobry. Drodzy państwo, zakończył się sezon kajakarski, a reprezentanci bydgoskich klubów w minionych miesiącach zdobywali medale praktycznie na wszystkich imprezach mistrzowskich świata i Europy. Zarówno seniorów, młodzieżowców, jak i juniorów. Ostatnią imprezą były akademickie Mistrzostwa Świata, a już dzień po nich przyszła okazja na podsumowania. Bardzo świetny sezon, doskonały można powiedzieć w naszym wykonaniu. Cały czas wracają wspomnienia, mamy różne spotkania, opowiadamy o tym, jak to się stało, jak tego dokonałyśmy, że mamy tyle złotych medali. Także cały czas jest to gdzieś z tyłu głowy, aczkolwiek myślę, że już pomału trzeba o tym zapominać, ponieważ przychodzi następny sezon, sezon kwalifikacji olimpijskich. To są tak naprawdę dla nas bardzo ważne i myślę, że już teraz na tym będziemy się skupiać. Więcej na ten temat oczywiście po wieczornych zbliżeniach. U nas jeszcze informacje o pogodzie. Dagmara Moranowska. Dzień dobry. Dzisiejszy dzień pogodowo dał nam się we znaki. W ciągu tej najbliższej doby cały czas towarzyszyć nam będzie taka pochmurna, nieprzyjemna aura, gdyż panowanie w pogodzie cały czas sprawuje układ niżowy oraz aktywne, chłodne fronty atmosferyczne. Natomiast ta nadchodząca noc w naszym województwie zapowiada się całkiem pogodniej, bez opadów deszczu, ale to będzie chłodna noc, bo na termometrach maksymalnie 7-8 stopni. Natomiast jutro powrót chmur i opadów deszczu, na termometrach maksymalnie 15-16 stopni, ale na koniec dobra informacja, ponieważ od środy synoptycy przewidują więcej słońca i poprawę pogody. A ja zapraszam państwa na szczegóły już za moment. Do zobaczenia. Amerykanie mają indyka, poznaniacy rogale, a na Kujawach i Pomorzu na Świętego Marcina króluje gęsina. Już po raz 14 władze regionu w całym kraju zachęcają do świętowania Dnia Niepodległości przy stołach zastawionych gęsimi przysmakami. Rozpoczynają się też konkursy, w których można wygrać m.in. gęsią tuszkę. Po 2 latach powraca Festiwal Gęsiny. 11 i 12 listopada w podtoruńskim Przysieku będzie można spróbować znakomitości z gęsi kołuckiej. Urząd Marszałkowski przygotował dla mieszkańców regionu 2022 gęsie tuszki na świąteczny obiad. Będą je mogli otrzymać także nasi widzowie. Na antenie TVP3 Bydgoszcz w konkursach rozdamy ich 195.
W ramach akcji Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina będzie prowadzony także konkurs na najlepszą relację z obiadu z gęsiną w roli głównej. Konkurs skierowany do kół gospodyń wiejskich, a także konkurs plastyczny dla dzieci. Dla najlepszych tradycyjnie mamy dobre nagrody, dla pierwszej rodziny rowery, a dla kolejnych sprzęt AGD. Taki dosyć dużej wartości. W konkursie dla dzieci będziemy mieli, jak zawsze, dobre zestawy klocków Lego, dobre zestawy do malowania duże. Będzie okazja, żeby wygrać pieniądze dla koła gospodyń wiejskich i móc za to sobie kupić to, co potrzebujecie, panie. Najlepsi producenci gęsiny będą mogli zawalczyć o złoty półgęsek. Zapoczątkowana w 2012 roku nagroda trafi do małych przedsiębiorców, którzy będą obecni jako wystawcy podczas Festiwalu Gęsiny. Szczegóły akcji można śledzić na stronach www.kujawskopomorskie.pl oraz www.czasnagęsinę.pl. I tak jak już Państwo wiedzą, świąteczny konkurs zorganizował także portal TVP3 Bydgoszcz. Jak wygrać gęsinę? O tym Jarosław Dąbrowski, witaj. Dzień dobry Gosiu, dzień dobry Państwu. Od kilku godzin na naszym portalu informacje na temat pierwszego z czterech konkursów. Dwa telefoniczne, dwa internetowe. Będą trwały do końca września. Dziś konkurs telefoniczny. Co trzeba zrobić, żeby wygrać jedną z 50 gęsich tuszek? 25 czeka w Toruniu, 25 u mnie w Bydgoszczy. Trzeba najpierw znać odpowiedź na pytanie, która padła tak naprawdę w zapowiedzi tego programu o gęsinie. Który raz jest organizowana akcja Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina? Chodzi o podanie prawie okrągłej cyfry albo też rok, kiedy był pierwsza taka akcja. Czekamy w Toruniu pod numerem telefonu 56 62 10 660 i w Bydgoszczy pod numerem 52 37 00500. Czekamy na 25 telefonów w Bydgoszczy i w Toruniu. A komu się nie uda, niech próbuje w kolejnych naszych odsłonach i pilnie śledzi nasz portal, bo co kilka dni będzie informacja o kolejnym konkursie. Zachęcamy do udziału w konkursie. Jarosław Dąbrowski, dziękujemy. Jarek już czeka na telefony. A kolejne wydanie zbliżeń o godzinie 21:30. Zapraszam, do zobaczenia.